Władca Much wprawiał i wciąż wprawia w zachwyt kolejne pokolenia czytelników. Powieść o młodych chłopcach, którzy próbują przetrwać na bezludnej wyspie, intrygowała, imponowała dramatyzmem, aż wreszcie skłaniała do licznych przemyśleń. Dzięki temu powieść Williama Goldinga zyskała miano literackiego klasyka XX wieku, czym cieszy się do dzisiaj. Władca Much to także jedna z ważniejszych książek mojego życia. Pierwsza powieść o poważniejszej tematyce, jaką przeczytałem z własnej, nieprzymuszonej woli. Postanowiłem, że sięgnę po nią po raz drugi i sprawdzę, czy wciąż mnie fascynuje. Za chwilę zobaczymy, czy tak jest w istocie. Przede wszystkim chcę pomówić jednak o najważniejszych bohaterach, zwrócić uwagę na symbolikę oraz główne założenia powieści. Zapraszam, abyście zostali ze mną. Akcja książki koncentruje się wokół grupy angielskich chłopców, którzy przeżyli katastrofę lotniczą. Rozbitkowie trafiają na bezludną tropikalną wyspę, położoną w bliżej nieokreślonym miejscu. Aby przetrwać, muszą szybko wcielić się w rolę dorosłych. Stworzyć społeczność gwarantującą bezpieczeństwo, pożywienie, aż wreszcie szansę na ratunek. Zadania okazują się niezwykle trudne do zrealizowania, tym bardziej, że nie wszyscy nadają im odpowiedni priorytet. Jedną z największych zalet powieści Williama Goldinga są główni bohaterowie. Mam na myśli Ralfa, Prosiaczka, Jacka oraz Simona. Każdy z nich posiada odmienne cechy charakteru i uosabia różne wartości. Ralf jest 12-letnim chłopcem o jasnych włosach i szerokich ramionach. To właśnie Ralf zwołuje wszystkich chłopców na pierwsze zebranie, a następnie zostaje mianowany przez nich na lidera grupy. Ralf stanowi głos rozsądku, namawia rozbitków do budowania chat, organizuje porządek obrad oraz zachęca do rozpalenia ogniska, które zwiększy szanse ocalenia. Ralf postępuje w zgodzie z logiką, stara się być odpowiedzialny i odważny, chociaż także jemu zdarzają się momenty zwątpienia. Chłopak jest też nad wyraz dojrzały, zna znaczenie kompromisu oraz nie szuka siłowych rozwiązań, jeśli nie ma takiej potrzeby. Ralfowi daleko jednak do ideału. Potrafi być bowiem zbyt dziecinny oraz złośliwy, o czym przekonał się Prosiaczek. Te dwie cechy nadają mu jednak większej wiarygodności. Któremu dwunastolatkowi zdarzyło się nie robić czegoś na przekór innym? Ralf reprezentuje poglądy demokratyczne, sprawiedliwość, a także troskę o społeczeństwo. Podobne idee przyświecają Prosiaczkowi, otyłemu chłopakowi cierpiącemu na astmę. Z powodu swej tuszy Prosiaczek jest bardzo często szykanowany i lekceważony. Stąd jego przywiązanie do kończy, ogromnej muszli gwarantującej prawo głosu. Prosiaczek jest w pewnym sensie prawą ręką Ralfa, jego pomocnikiem i pierwszym poplecznikiem. Prosiaczek nie ulega emocjom, postępuje rozsądnie i adekwatnie do własnych przekonań. Simon to z kolei najmilsza, najbardziej niewinna, urocza, a jednocześnie kluczowa postać Władcy Much. Simon odnosi się do wszystkich z wielką sympatią, nie narzuca nikomu własnej woli. Akceptuje pomysły Ralfa, widząc w nich szansę na ocalenie. Ochoczo przystępuje zatem do budowy chat, czy popiera pomysł rozpalenia ogniska. Simon to absolutne wcielenie dobra, poddane bardzo ciężkim próbom. Myślę tutaj o dwóch fragmentach, które posiadają niebagatelny wpływ na wydarzenia fabularne. Jeden z nich ma miejsce pod koniec rozdziału 8, zaś drugi na koniec rozdziału 9. O czym traktują obydwa fragmenty, będziecie musieli przekonać się już jednak sami. Jestem pewien, że dostrzeżecie ich jakość, symbolikę, a przy tym wartość fabularną. Został jeszcze Jack. Wysoki, szczupły, piegowaty, apodyktyczny chłopak, należący do chóru. Jack budzi niechęć, nie tylko ze względu na aroganckie usposobienie, ale też obsesyjne pragnienie zostania liderem. Owo pragnienie zaczyna sukcesywnie narastać, co rzutuje na jego relacji z Ralfem. Napięcie między chłopakami pogłębiają jeszcze ich główne założenia.
Ralphowi zależy na zgodzie, podtrzymywaniu ognia i ratunku. Jacka interesują z kolei polowania oraz ciągła demonstracja siły, która przywodzi na myśl rządy totalitarnych przywódców. Przedstawienie eskalacji konfliktu stanowi jeden z większych atutów powieści. Według mnie pisarz zrobił to absolutnie po mistrzowsku. Spór między Ralphem a Jackiem osiąga swoje apogeum w niewiarygodnie emocjonującym, świetnie skonstruowanym finale, pozostawiającym nas z całą masą pytań. Czy oto doświadczyliśmy generalnego upadku dziecięcej niewinności? Co z więziami, jakie łączyły wszystkich rozbitków? Czy dzieci przejęły rolę dorosłych? Aż wreszcie, co z przyszłością bohaterów? Wymienione pytania same cisną się do głowy po ukończeniu powieści, nie pozwalając na ich lekceważenie. Fakt, że finał stawia tak dużo pytań, tylko podkreśla jakość zakończenia, jak i całego Władcy Much. Zarys fabularny, różnorodne postacie, aż wreszcie konflikt na linii Ralph-Jack to nie jedyne atuty książki. Kolejnym z nich jest interesująca, wartościowa symbolika. Za przykład najlepiej może posłużyć tytułowy Władca Much. Łatwo dostrzec w nim symbol okrucieństwa, przemiany Jacka, dowód na brutalność świata dorosłych, czy przejaw idei zabij lub zostań zabity. To jednak nie koniec. Władcę Much możemy postrzegać także jako symbol stricte biblijny. Takim terminem określano bowiem w języku hebrajskim Belzebuba, czyli samego szatana. Patrząc na okoliczności, w których Władca Much pojawia się w książce po raz pierwszy, diabelskie nawiązania wcale nie są oderwane od rzeczywistości. W powieści występuje jeszcze jedno znaczące odniesienie do religii chrześcijańskiej. Krytycy literaccy oraz czytelnicy twierdzą, iż charakter oraz przeżycia Simona wyraźnie przywodzą na myśl samego Jezusa Chrystusa. Jest jeszcze wyspa, cichy świadek wszystkich wydarzeń. Wyspa to nic innego jak Eden, symbol grzechu, ale również synonim utraty niewinności, stanowiący jeden z głównych motywów powieści. Osobiście jestem wielkim zwolennikiem przemyślanej symboliki. Uważam, że zawsze podnosi ona wartość książki, znacząco podkreśla wydarzenia poszczególnych fragmentów, a przy tym zachęca do dyskusji. William Golding udowodnił, że potrafi wprowadzić kilka symboli, które nie będą absurdalne, tylko zgodne z fabułą, ogólną koncepcją. Umiejętność angielskiego autora robi jeszcze większe wrażenie, gdy spojrzymy na objętość książki. Moje wydanie składa się zaledwie ze 181 stron. Nie jest to liczba pozwalająca pisarzowi na swobodę i duże pole manewru. William Golding udowodnił, iż powieści liczące mniej niż 200 stron też mogą mieć swoją wartość oraz symbolikę na najwyższym poziomie. Przeczytanie Władcy Much po raz drugi było dla mnie zatem przeżyciem szczególnym. Znowu wsiąkłem w doświadczenia młodych chłopców, którzy znaleźli się w ekstremalnym położeniu. Doceniłem starania Ralpha i prosiaczka, Simon ponownie urzekł mnie swoją dobrocią, zaś Jack po raz kolejny wywoływał uczucie irytacji. Tym razem bardziej zainteresowałem się wydźwiękiem powieści, tym co Golding próbował wykazać. Pisarz przekonująco zasugerował, jak mogłoby wyglądać życie dorastających chłopców pozbawionych opieki dorosłych. Według autora dzieci szybko przejęłyby ich rolę, stałyby się przywódcami, strategami, myśliwymi. Identycznie jak wśród pełnoletnich obywateli dochodziłoby również do konfliktów. Każdy z nas pamięta przecież okres dzieciństwa, jego emocjonalność, uczuciową niestałość. Osobiście wierzę w wizję Goldinga. Pamiętam dzieciństwo, wiem jak funkcjonują grupy na różnych etapach życia. Sytuacja przedstawiona we Władcy Much mogłaby się zatem powielić. William Golding dobitnie sugeruje nam także coś innego. W dzieciach drzemie pierwiastek dorosłości,
adaptacji, aż wreszcie zła, które może wybuchnąć w najmniej spodziewanym momencie, zaś ustrój demokratyczny zawsze będzie toczył walkę z poglądami opresyjnymi. Władca much to naprawdę wartościowa, godna uwagi i skłaniająca do refleksji powieść. W mojej ocenie powinna stać się licealną lekturą obowiązkową. Książka jest mądra, nie powoduje znużenia, a przy tym zachęca, by sięgać po inne wartościowe dzieła, co przecież powinno przyświecać szkolnym lekturom. Polecam bardzo gorąco zarówno młodszym, jak i starszym czytelnikom.